Ojciec był starszym gajowym, czyli podleśniczym. Nazywał się Jan Sawicki. Każdy dzień, ranek chodził i jeździł rowerem. Tego swoje obchody miał tutaj Hajnowskie, tu po tej drodze, co jest Budnianka i aż po Jedynackie tam. Nie wiem ile. 6, 12 oddział, czy ile było. No i tak cały czas pracował, pobudował się tutaj, bo mieszkaliśmy na Wilczym Jarze, najpierw w Zwierzyńcu, w pałacu, co był, co spalił się. No a potem pobudował się ojciec tu na Budach i w swoim mieszkaniu mieszkali. No i stąd zostali zabrane na Syberię. Ojciec przyniósł, wydojął krowy, przyniósł mleko, bo matka była chora i sparzył mleko, kroił chleba nam kromki, posypaliśmy cukrem i sparzonym mlekiem i jedliśmy, bo do szkoły wybieraliśmy, to była godzina już 6 rano, 7, przyszło 2 bojców i lejtynant i powiedział, że proszę wybierać się za 2 godziny, spakować się. Wrócicie za jakieś 2-3 tygodnie, jak przejdzie głosowanie. No i podprowadzili tu furmanki i zaczęli pakować się, czyli wzięli ubrania, pościel i ojciec jeszcze żywność, chleb, tam kaszę, słoninę. No i zabrali na furę, zagrozili. Tymi furmankami zawieźli aż do Białowieży, na stacje towarowe tam. Bydlęcy wagon otworzyli, wsadzili, zamknęli. No i dalsze drogę powieźli. I już wjeżdżali. To były takie góry i na tych górach, między górami było napisane: Praszczaj, Rosja, da zdrastuje Sibir. I już nas powieźli na Syberię. To jechali Ufa, Omsk, Tomsk, Czelabinsk, Nowosibirsk. Bo to Nowosibirska oblast i Sulski rejon. Centralny Rudnik, to już tam na miejscach nas zawieźli. Centralny Rudnik, Złote Proiski. Złotyje Pryjski, Okciabrski posiolek. I w 1943 roku zostałem ja już zmobilizowany do pierwszej armii kościuszkowskiej, bo te, co wyjechali, to już zorganizowała się pierwsza armia kościuszkowska. Jak byłem w wojsku, jeszcze na doko, jeszcze na front nie wyjechał. Nie było listów. I raptem przyszło 3 listy. Siostra napisała i otworzył kopertę i przeczytał. Trudno chyba, Bóg tak chciał. I już dalej nie czytał, że ojciec się nie żyje. Tak płakał, że mnie aż do pułku sanitarnego zabrali. Jak to na Syberii my. Stale myślę, skończy się wojna, to pojadę i zabiorę ich. Ale tak nie wyszło. Bo rodzina dopiero wróciła w 1946 roku. Pisałem do Moskwy, ale mówili, że wcześniej nie mogę, bo transporty zajęte wojskiem. I w maju 1946 roku rodzina wróciła. Dyrektorem był pan Karpiński, a kiedy leśniczym był z początku Twardochlip. A potem był już po nim Kozak z Białowieży, nazwisko. Ze mną no to na Syberii co razem był Stysiak. Potem pracował Gwaj, Włodzimierz, potem Grinczel. No zmiany byli i w tych rezerwatach, w innych tych, Pieluczik, Wolkowycki, Bugwin. Tarpana ulezło.
W jednym rezerwacie trzy osoby i w drugim i w tych tarpanach, co byli, to trzy rezerwaty, to 12 osób. Na początku to był jeden byk, tak zwany podbipięta, bo na po był ten byk i krowa besta. Ona była prawdopodobnie sprowadzona kiedyś z Belgii czy coś. To. No, była to dobra krowa, bo jak byli cielęte, to nieraz podchodzili do niej, miała dużo mleka, to trzech, jeden z tyłu, dwa z boku stali i ssali ją. No, ona przeżyła 23 lata, ta besta. Padła. No i jej odtransportowałem do Warszawy, do prezerwatorium. A karmione przeważnie była śruta owsiana i teraz do tego 1,5 kilo na każde sztukie i 1,5 kilo żołędzi do karmowiska. No tak było, że nieraz wycieliła się raz żubrzyca i ciele padło. No i ona jego nosem tak poruszała, żeby wstał, tak, no jednak. Nieżywy był, to nie mógł wstać. I jego pilnowała tak 2 dni, czy od dalej nie odchodziła jak 30 metrów, pożywiała się. No a trzeba było potem to wykraść jego, tego cielaka. Więc wody nie było. Ja nalałem w koryto, do jakich było 200 metrów od tego miejsca wody. I ona pobiegła do koryta, do tej wody. Słyszała, że wodę tam nalewałem. A ja wtedy biegiem do tego miejsca, przez płot skoczył, no bo 2-metrowy płot był, na regule skoczył, tego cielaka chwycił, pociągnął do płotu, już ona była przy tym, ale ja już na płot i na drugą stronę przeszedł. A potem odbił 2 deski i wyciągnął w korytarz. I tak zabrali, zważyli tego cielaka. Ważył 23 kilo. I chodziłem po zagrodach, jak to mówi się, obserwacje przeprowadzał, bo prowadzono się obserwacje i zapisywali prawie co 2 godziny, jak tak za pana Karpińskiego. A potem to już zaniechali i tak dalej. I za pana Karpińskiego, jak było to w rezerwacie, musiała być idealna cisza. Nie wolno ani huku, ani stuku, ani krzyku. Ciszu, cichuteńku. I odlawianie żubrów też trzeba było tak odlowić, żeby bez żadnego hałasu, bez żadnej siły. A potem to już było różnie. Tak było, że do szydła zamknęli, pamiętam, w Dwójce byka. I jak do takie było szydło, brama ruchoma i korytarz taki. W tym korytarzu byli otwory na drążki zakładać i była podstawiona z przodu klatka do wołu i klapa podniesiona. No i trzeba było w ten wąski korytarz jego wprowadzić. Jak on by wszedł tutaj, zaciągało się lino, te ruchome bramy jego, żeby nie wyszedł. Tak jak zobaczył on to, niech pan sobie jeży, 2,5 metra wysokości płot, byk przez ten płot przeskoczył i uciekł. No czasami tak było. Raz wyszedł ten poranek na wolność ze stadem, drzewo upadło, złamało płot, wyszli, nie było doby, ale potem przez to same miejsce za dobę wrócili do zagrody. Z całym stadem wrócił. Na wolność wypuściłem w 1952 roku byka, nie wiem, Popiel czy Pol nazywał się, w grudniu i miesiąc czasu im obserwacje prowadziłem na terenie, jak oddala się od rezerwatu, ale daleko nie oddala się, do kilometra. I wracał z powrotem w te miejsce, gdzie był wypuszczony pod bramę. To jemu tam nawet siano zakładali, żeby zjadał. Ale w kwietniu wypuściłem do niego na wolność żubrzyce płodnice, tak zwane, krowę. I już nie przychodzili wtedy pod bramę, już byli w terenie. No i rozmnażali się już stopniowo.